W środę 28 sierpnia w stadionie w Rożnowie rozegrano mecz w ramach Pucharu Polski Województwa Wielkopolskiego. Miejscowa Rożnowia podejmowała w derbach gminy Obornik i Orka Nowej Zierzy. W pierwszej części spotkania trener gości Jacek Gruszczyński wystawił do gry słabszą jedenastkę, dając możliwość wykazania się kilku zawodnikom z ławki rezerwowej. Efektem tego była duża przewaga Rożnowi i szybką, bo już w 9 minucie strzelona bramka przez Przemka Szramę. Ten wynik pomimo kolejnych okazji dla gospodarzy nie zmienił się. Do przerwy było więc 1-0 dla Rożnowi. Po zmianie stron gra się bardziej wyrównała. Tego dnia jednak lepiej dysponowani byli zawodnicy Rożnowi i to oni ostatecznie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Warto podkreślić, że licznie zgromadzeni kibice stworzyli wyśmienitą atmosferę. W pierwszą niedzielę Rożnowia zagra w kolejnych derbach, tym razem z Tęczą Lulin. Orkan natomiast wybiera się na mecz do Poznania, gdzie zagra ze Szturmem Junikowo. W obu meczach stawką będą tym razem punkty ligowe.